Brytyjskie Indie Zachodnie. Dwa razy w ciągu wieczoru magik połyka ogień i jeszcze nigdy nie sparzył sobie gardła. Ten drugi beztrosko skacze na szkle, nie robiąc sobie najmniejszej krzywdy. Czary? Oszustwo? Siła woli? Nie mam pojęcia. Cześć, Frank. Co ci jest? Nie wiem. Usiądź. Przepraszam za spóźnienie. Napij się, to ci dobrze zrobi. To był czysty przypadek. Znalazłem majątek warty ze 30 milionów dolarów. Wyjdźmy na powietrze. Nie, posłuchaj. To jest na wyspie Nukai. Wielka fortuna. Tylko brać. Musisz mi pomóc. Niech się prześpi na górze. Mogę? Nie wiem, co na to policja. Nie jest pijany. On nie żyje. Na pewno? Tak. Kto to jest? Frank Cody. Ja jestem Simon Templer. Święty. W roli głównej Roger Moore. Niebezpieczna wyspa. W pozostałych rolach. Scenariusz, reżyseria. To był bliski przyjaciel? Tak. Przykro mi. Pani Clayton? Tak, inspektorze. Fotografowała pani Denata tuż po śmierci. Proszę pani aparat. Wykluczone. Słucham? Jestem Marla Clayton, reporterka International Photo News z Nowego Jorku. Wykonywałam swoje obowiązki. Proszę aparat. Rano go zwrócimy. Dziękuję. Taksówka dla pani. Dziękuję, pójdę pieszo. Dobranoc, pani. Tylko ostrożnie, kosztował $700. Będę w barze hotelu Royal. Proszę przyjść, porozmawiamy. Ma pan nie lada reputację. Miło, że pan o mnie słyszał. I nie jestem zachwycony. Cody z nim rozmawiał? Umarł szybko, niewiele powiedział. Nie musiał. Zaczął się pocić, dusić, wykrztusił, że jest mu słabo i upadł.
Długo go pan znał? 10 lat. Kim był? Chemikiem. Wiele podróżował. Londyn, Nowy Jork. Tydzień temu przysłał telegram, prosił, żebym tu przyjechał. Po co? Napisał tylko, że chodzi o duże pieniądze. Dla kogo? Dla nas obu. Mogę zobaczyć telegram? Wyrzuciłem go. Doprawdy? Nie sądziłem, że jest ważny. Co on tutaj robił? Pracował u Charlesa Crayforda. Naprawdę? To istotne? Być może. Doktor Crayford jest postacią kontrowersyjną. Jedni go ubóstwiają, inni nienawidzą. Teraz wiemy, jak umarł. Na razie to wszystko. Dziękuję, inspektorze. Gdzie pan się zatrzymał? W Beach Club. Proszę nie wyjeżdżać. Dobranoc. Dobranoc. Life was made for living and loving and giving and having, romancing and dancing and song. Include that in your plan and you'll wind up a wiser and happier man. Dobry wieczór. Proszę wódkę z tonikiem. Everybody can tell these two are in love and happy as well. Everybody can tell these two lovebirds are happy as well. You can sing calypso till you're deaf and blind. They ain't paying you the slightest bit of mind. He's her beau and she's his belle. And the whole rest of us can all go to... Life was made for living and loving and giving and having, romancing and dancing and song. Hey, but Vargas. That in your plan and you wind up a wiser and happier man. Last week a young fellow got married and settled down to his married life. He was a straight-laced kind of young fellow and only knew the respectable life. Słucham. Proszę rum. His wife nearly present him back with the ring. But she said, if you want my advice, take a night out and learn to treat women nice. Life was made for living and loving and giving and having, romancing and dancing and song. Include that in your plan and you'll wind up a wiser and happier man. One thing I like to see is a man enjoying his own company. But the thing I don't like to see is a man suffering his own company. After all is said and done, you'll agree life's too short to miss all the fun. So grab a girl from the shelf, get busy and start to enjoy yourself. Sorry, przepraszam. Nic się nie stało. That's fine, fine. No, dancing and dancing and song. Include that in your plan and you'll wind up. Wychodzimy, przyjacielu. Lo and behold a calamity, my friend here spill his friend's whiskey. Indeed a tragedy, my friend here spill his friend's whiskey. Well, you want to know what I think, you should buy the whole bar a round of drinks. Spadaj, chłopcze. And between us confidentially, tell the waiter mine is a large brandy. Life was made for living and loving and giving and having, romancing and dancing and song. Proszę z policją. To ma związek z zabójstwem Cody'ego. Oni myślą, że powiedział panu coś ważnego. To prawda?
Nie. Gdzie pan dostał jego telegram? W Londynie. Wjechał pan 6000 kilometrów nie wiedząc po co? W Londynie jest zima, tutaj lato. Chciałem odpocząć. Długo pan zostanie? To zależy. Jutro spotkam się z Charlesem Crayfordem. Po co? To sława, jestem go ciekaw. Zabraniam panu prowadzić śledztwo w sprawie tego zabójstwa. To moje zadanie. Więc do dzieła. Dzień dobry. Nie rozmawiam z panem. Dlaczego? Nie przyszedł pan na spotkanie. Przepraszam. Dowiedział się pan czegoś o śmierci Cody'ego? Jeszcze nie, ale jestem dobrej myśli. Zrobi pani coś dla mnie? Co pan zechce? Proszę nie rozgłaszać śmierci Cody'ego. Pod jednym warunkiem. Jakim? Dostanę wyłączność na artykuł o tej sprawie. Zgoda. Po co pani jedzie na Nukai? Robię zdjęcia do artykułu o Crayfordzie. Z 1000 fotografii magazyn opublikuje może 10. Proszę wyglądać świątobliwie. Crayford jest legendą XX wieku. Podobnie jak Schweitzer, bez reszty poświęcił się medycynie. Wybitny lekarz i wielki bohater. Nie podziela pani tej opinii? Jestem z natury cyniczna. Przyjemnie tak żyć? Bardzo miło. Wszyscy mi się zwierzają, ale nikt mi nie ufa. Już widać krainę szczęścia. Piękna roślinność to raj. Pani Clayton? Jestem Grant. Służę doktorowi Crayfordowi. Służy pan? Staram się. Pan Simon Templer. Witam pana. Po drodze chciałbym zatrzymać się w wiosce. Muszę odebrać przesyłki. Oczywiście. Usiądę z tyłu. Arlene Bland jest nadal towarzyszką doktora? Nie mam na myśli nic złego. Pani Bland jest niezwykle hojna. Charles? To ty. Co to było? List do mnie. Jakiś problem? To Grant i goście. Włóż koszulę i krawat. Przynajmniej udawaj, że znasz etykietę. Mówiłem, żebyś tu nie przychodził. Próbuję nas ratować. Spływaj. Cody nie żyje, jesteśmy bezpieczni. Jest tu jego kumpel Templer. Co? Jedzie tu z tą dziewczyną. To się źle skończy. Simon Templer, miło mi. Proszę, dziękuję.
Pan Vanderfelt, nasz zaopatrzeniowiec. Pani Clayton, pan Templer. Bardzo miło. Przepraszam. Nie spodziewaliśmy się pana. Chyba nie sprawiłem kłopotu. Nie mamy wolnego pokoju. Uprzedzałam doktora, że przywiozę asystenta. Zawsze pracujemy razem. Od wielu lat. Pan Cody wyjechał, pan Templer zajmie jego pokój. Wedle życzenia. Zawiadom Granta. Oczywiście. Przepraszam. Niestety pan Vanderfelt nie grzeszy ogładą. Nie szkodzi. Mogę pani zrobić zdjęcie? To konieczne? Jest pani trzecią najbogatszą kobietą świata. Proszę tutaj. Zrobicie dobry retusz? Nie będzie potrzebny. Właśnie stuknęła mi 40 i wcale się nie martwię. Dawniej traciłam pieniądze i czas na stroje, przyjęcia i tak zwane towarzystwo. Dzięki Bogu, dorosłam. Porzuciła pani przyjaciół? Nigdy ich nie miałam. Teraz wspiera pani doktora Crayforda. Tak. Kiedyś miałam wszystko, czyli nic. Jestem zaszczycona, że mogę mu pomagać. To geniusz. Możemy do niego zajrzeć. Pora na lunch. Pracuje w budynku w ogrodzie. Przepraszam, muszę doglądać eksperymentu co pół godziny. Ludzkie ciało składa się z komórek. Jeśli część z nich zachoruje, chory jest cały organizm. Pracuję nad wzmocnieniem wszystkich komórek organizmu tak, żeby go całkowicie uodpornić na wszelkie choroby. Wszystkie? Tak, na zawsze. Jak pan to osiągnie? Dziecko dostanie surowicę zaraz po urodzeniu, a potem dwa zastrzyki rocznie. Nigdy nie zachoruje? Nigdy. Niezwykła myśl. Bardzo odważna. Dlaczego pracuje pan na Nukai, z dala od świata? Nie brakuje panu kontaktów ze środowiskiem? Wiadomo, dlaczego opuściłem USA. Nie znamy pańskiego zdania. W oczach tak zwanej zachodniej cywilizacji jestem mordercą. 7 lat temu poznałem śmiertelnie chorą 12-letnią dziewczynkę. Zostało jej kilka tygodni życia. Na prośbę jej rodziców wstrzyknąłem jej moją surowicę. Nazajutrz umarła. Oskarżony o błąd w sztuce stracił dobre imię. 200 osób dziennie ginie w wypadkach samochodowych. Akceptuje się to jako cenę postępu. Jedno dziecko umarło dla nauki, a Charles stał się wyrzutkiem. Więc przeniosłem się tutaj. 7 lat temu. Arlene i inni wspierają mnie finansowo. Proszę mi wybaczyć. Zjedz z nami lunch. Nie mogę, ale obiecuję, że na koktajlu zagadam was na śmierć. Trzymam pana za słowo. Pakuję rzeczy pana Cody'ego. Nie trzeba. Spędzę tu tylko kilka dni. Pan Cody może być niezadowolony. On nie żyje. Skąd pan wie? To małe wyspy. Może pan wie, kto go zabił? Tego nie wiem. Kto jeszcze wie o jego śmierci? Na pewno nie pani Blunt. Crayford? Nie. Dlaczego? Bo mu nie powiedziałem. Proszę zostawić te rzeczy. Jak pan sobie życzy? Jeszcze jedno. Wielu ludzi uwielbia doktora Crayforda i wielu go nienawidzi. A pan? Popieram go. Przynajmniej na razie. Niech tak zostanie.
Proszę. Koleżanka po fachu. Dobrze z tego wybrnęłam. Czego szukasz? Dowiem się, kiedy to znajdę. To nielogiczne. Takie jest życie. Bez obrazy, ale Cody kiepsko fotografował. Znasz go? Poznaliśmy się wczoraj. Próbował mnie zabić. Nie zmartwiłaś się. Przecież żyjesz. Logiczne. Ciekawe, gdzie on jest. Na łodzi. Może na tej. Chodźmy. Dokąd? Gdzie byś szukała łodzi? Na przystani? Brawo. Jak możemy się dostać do wioski? Zawiozę państwa. Pojedziemy sami. Można spytać, po co? Zrobimy kilka zdjęć do artykułu o doktorze. Dobrze. Jeep jest przed domem. Dziękuję. Kluczyk jest w stacyjce. Grant, słucham. To Jeep? Tak. Kto go wziął? Pan Templer i pani Clayton. Kto im pozwolił? Chcieli pojechać do wioski, więc miałeś nic nie robić bez mojego pozwolenia. Pięknie, prawda? Witam. Chcą państwo wynająć łódź, wybrać się na ryby? Szukamy konkretnej łodzi. Na pewno ją mam. Ma pan ten? Nie, to Carnival Girl. Mają Pete. To... on? Tak. Mieszka tutaj? Pierwsza ulica na prawo. Blue Grotto Street, numer 7. Dziękuję. Nie ma go w domu. Dlaczego? Wczoraj popłynął na dużą wyspę. Wróci jutro. Zaczekamy, dziękuję. Jeśli państwu nie pomoże, wróćcie do mnie. Oczywiście. Jest tu kto? Rozejrzyj się. Czego szukam? Czegoś ciekawego. Dość tej gry. Tu chodzi o coś więcej niż o śmierć Cody'ego. O majątek wart 30 milionów dolarów. Jaki majątek? Nie wiem. Ukryty skarb, piraci, kapitan Kidd? Możliwe. Cody natrafił na jakiś ślad. Chciał, żebym mu pomógł, ale umarł, zanim zdążył mi podać szczegóły. Ma z tym związek łódź Pita. Wielkie nieba. Znalazłaś coś? Licencję zawodowego pilota. Jose Saumarez, alias Pete. Dlaczego pilot zaszywa się na wyspie i wypożycza łodzie?
Pieniądze? Wiecznie ich brakuje. Badania są niezwykle kosztowne. Otrzymuję dotacje od fundacji, przemysłowców, zamożnych ludzi. Muszę dosłownie żebrać. Na świecie wydaje się 3 miliony dolarów rocznie na alkohol i papierosy, a ja muszę błagać o kilkaset tysięcy na lek ratujący życie milionom ludzi. Jeszcze jedno. Jest pan tu 7 lat. Tak. A pańscy pracownicy? Również. Oprócz Jana Vanderfelta. Mylisz się. Dobrze pamiętam. Zjawił się tu po katastrofie samolotu. Nad Karaibami zaginął samolot. Nie odnaleziono go mimo długich poszukiwań. Po prostu zniknął. Nieważne. Vanderfelt zjawił się tuż po tej katastrofie. To nie ma żadnego znaczenia. Jestem zmęczony. Nie będziemy pana zatrzymywać. To był miły wieczór i pouczający. Mógłbym dostać listę fundacji i osób, które wspierają pańskie badania? Nie wiem, czy mogę ją ujawnić. Jest tajna? Skądże? Będzie gotowa rano. Dobranoc, Charles. Dobranoc, doktorze. Ty głupcze. Wszystko popsujesz. Nic im nie powiedziałem. Ty tu nie rządzisz, ani ty. To się jeszcze okaże. Jesteś wybitnym naukowcem, chcesz ratować ludziom życie. W porządku. Ale nie psuj mi interesów. Słyszysz? Zapraszasz reporterkę, żeby mieć zdjęcie w głupim magazynie. Templer węszy i wypytuje o pieniądze. Pozbądź się ich. Jutro. Za rok skończymy. I będziesz mógł robić, co chcesz. Ale jeśli teraz sknocisz sprawę, zabiję cię.
Nie rozumiem. Kto mógł to zrobić? Ten sam człowiek, który zabił Cody'ego. Cody nie żyje? Zamordowano go wczoraj w Jungle Club. Jestem wstrząśnięty. Poprosił o urlop, miał wrócić w czwartek. Policja coś wie? Niewiele. Skontaktują się z panem. To straszne. Cieszę się, że pan tak uważa. Przykro mi tak samo jak panu. Jeśli pan bada tę sprawę, udzielę wszelkiej pomocy. Dziękuję. Dobranoc. Dlaczego mi nie powiedziałeś o Cody'm? Nie chciałem cię denerwować. Dlaczego? Naukowiec widzi szczegóły, ale nie szerszy obraz. Dlaczego znalazł to? Musiałeś go zabić? Wiesz, że tak. On cię szantażuje. Nie. Ma coś na ciebie. O nic nie pytaj. Wiem, że jest tu z jakiegoś tajemniczego powodu. Widzę, jak tolerujesz jego zuchwalstwa. Nie twoja sprawa. Nie moja? Po tym, co dla ciebie zrobiłam? Nigdy cię nie prosiłem o pieniądze. Już dobrze, Charles. Dam ci małą radę. Masz milczeć. O czym? O katastrofie? O zabójstwie Cody'ego? Nigdy! Ciekawe, kto to zrobił. Nie wiem. Podejrzewasz Crayforda? Wszyscy są podejrzani. Cała ta sprawa łączy się ze zdjęciami Cody'ego. Nie rozumiem. Plaża, Arlene, Crayford, Łódź Pita. Pogadamy z nim, kiedy wróci. A teraz to. Baszta. Każdy powinien taką mieć. Dobrze się pan czuje? Lepiej niż wąż. Doktor bardzo się przejął tym wypadkiem. Gdzie on jest? W laboratorium. A pani Grant? W swoim pokoju. Wiesz, gdzie to jest? Tak, baszta jest na plantacji po drugiej stronie wyspy. Dziękuję. Jeep jest wolny? Przykro mi, ale musi pan poprosić pana Van der Velta. Oczywiście. Mogę pożyczyć Jeepa? Nie? Wielkie dzięki. Załatwione. Ciekawe, czego szukamy. Dowiemy się w paszcie. Nic tu nie ma. Na pewno jest. I Cody to znalazł.
Uwaga. Zajrzymy tam. Chcesz zejść na dół? Jako redaktor naczelny powinnaś pójść pierwsza. Ciekawe, co tam jest. Sztabki złota. Skarb Cody'ego. Tylko brać. Simon. Żałosne życie. I bezsensowna śmierć. Vargas, tam jest Jeep. Zagramy w odmiany rosyjskiej ruletki. Moja wersja polega na tym, że ja muszę wygrać, a jeden z was musi przegrać. W bębenku jest jedna kula. Zabiliście Cody'ego i próbowaliście zabić mnie. Jeśli nie chcecie, żeby wasz mózg rozprysnął się na ścianie, będziecie gadać. Nie zrobisz tego. Z kim trzymasz? Nazywasz się Jose Saumarez. Jesteś pilotem. Spadaj.
Szansa na kulkę w łeb wynosi 5 do 1. Skąd pochodzi złoto? Od Goldfingera z Fort Knox. Trzy do jednego. Nazywasz się Jose Saumarez, jesteś pilotem. Nie. Hazardzista. Kiedyś przegrasz. Nie. Jose Saumarez? Tak. Rozbił się samolot. Tak. Przewoził złoto. Tak. Gadaj. Vanderveld był nawigatorem. Wyskoczyliśmy na spadochronach. Skierowaliśmy samolot niedaleko brzegu. Kiedy się rozbił, zabraliśmy złoto, a szczątki zatopiliśmy. Uznano, że samolot zaginął. Bardzo sprytnie. Kto zabił Cody'ego? On. Nieprawda. Nie wrobisz mnie. A Arlene Blunt? Też on. Za dużo wiedziała. Co wie Crayford? Niech pan go sam zapyta. Świetna myśl. Dobrej zabawy, panowie. Policja przyjdzie po was za kilka dni. Idiota. Teraz pogawędzimy sobie z panem doktorem. Beze mnie. Dlaczego? Pierwszy raz widziałam takie okrucieństwo. Prosty chwyt psychologiczny. Mogłeś ich zabić. Nie mogłem. Omyłkowo nie nabiłem rewolweru. Musimy porozmawiać. Przeszkadzacie. To ważny eksperyment. Pani Blunt nie żyje. Vanderveld ją zabił. Znaleźliśmy ją w baszcie wraz ze złotem. Tak mi przykro. Zapewne. Kiedy poznałem Vanderfelta, bardzo potrzebowałem pieniędzy. Przywoził złoto z Bermudów do Georgetown. Uknuliśmy to z pilotem. Upłynnialiśmy złoto stopniowo. Dwie sztabki miesięcznie, żeby nie zwracać uwagi. Ukrywałem ich, a oni opłacali badania. Pozwólcie mi je prowadzić. I zapomnieć o morderstwach? Błagam. Bardzo mi przykro z powodu Arlene i Cody'ego, ale moje serum uratuje miliony ludzi. Podaruję światu zdrowie. Wszystkim, którzy chcą. Cody'ego i Arlene już nie ma. Trzeba myśleć o żywych. Przełom w badaniach jest bliski. Nie przerywajcie ich. Nie zrobią tego. Masz rację, co za różnica? Dwa trupy czy cztery? Zaczekaj. Daj mi słowo. Nie łudź się, zaraz wezwą policję. Przepraszam. Nie mogłem tolerować zbrodni. Przynajmniej nie odda mnie pan w ręce policji. Nie zamierzałem. Pańska praca jest zbyt ważna. Szkoda, że jej nie dokończę. To był wielki człowiek. Geniusze też się mylą. Na pewno?
wystąpili. Wersja polska, Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amerkom. Tekst Małgorzata Karpalska. Czytał Jacek Brzyskowski.